kolejnym odcinku rozmowy z superbohaterem. Jesteśmy po meczu zwycięskim z Krakowią, a przed spotkaniem z Piastem Gliwice. Dzisiaj naszym gościem jest superbohater tygodnia, czyli Łukasz Burliga. Łukasz, witam. Witam. Łukasz, udało się w końcu przerwać złą pasę i zwyciężyć w Krakowie. Chyba to był idealny moment na to przełamanie, bo już ta grupa pościgowa była coraz bliżej, a ta przewaga po tym zwycięstwie znowu zrobiła się taka komfortowa. No tak, na pewno bardzo ważne zwycięstwo, zwłaszcza, że nie mogliśmy ostatnio wygrać przez kilka spotkań. I dla mnie też osobiście bardzo ważne, bo z Krakowią, a wiadomo, że ile lat spędziłem w Wiśle, więc fajnie, że wygraliśmy. Jesteśmy teraz, można powiedzieć, na dobrej ścieżce, myślę, i damy radę z Piastem znowu powalczyć o zwycięstwo. I tak jak mówię, bardzo się cieszę, że wygraliśmy, a troszkę żałuję, że nie udało mi się zdobyć bramki, ale myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to. No właśnie, wspomniałeś o tej poprzeczce w Krakowie. Asysty też się nie udało zdobyć, no bo Grzesiek Sandomierski po strzale czynnych upisał się świetną paradą. Trochę brakuje ci szczęścia, jeśli chodzi o bramkę rywali. No tak, albo z czasem zdarza mi się albo trochę źle uderzyć, albo gdzieś tam trochę szczęścia brakuje, bo były już dwie poprzeczki, kilka dobrych interwencji bramkarzy. No ale na wszystko przyjdzie czas. Myślę, że spokojnie do tego podchodzę. Najważniejsze jest dla mnie i tak, wiadomo, gra w obronie, żebyśmy tych bramek tracili jak najmniej, może jeszcze ważniejsze jest, żebyśmy po prostu punktowali i byli cały czas w czubie tabeli. No właśnie, wspomniałeś o grze w obronie. Co sprawia w tym sezonie, że ta obrona Jagiellon jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o ligę? Bo pamiętamy chociażby poprzedni sezon, gdy ta obrona do najlepszych, delikatnie mówiąc, nie należała. No myślę, na pewno ten pierwszy mecz na Legii był taki, że uwierzyliśmy w siebie i na pewno były też bardzo dobre wzmocnienia. Wiadomo, że przyszedł Iwan, który jest doświadczonym zawodnikiem. Myślę, że Guti tutaj też już zaaklimatyzował się w Polsce po tym jakby pierwszym pół roku, gdzie wiadomo, to jest troszeczkę inny futbol jest w Brazylii. No i myślę, że cała drużyna też, wiadomo, też bramkarz Marian Kelemen przyszedł bardzo, bardzo doświadczony, ale myślę też, że cała drużyna gra solidnie, bo to nie jest tylko tak, że obrońcy bronią i bramkarz, tylko wszyscy gramy blisko siebie, staramy sobie, sobie pomagać każdy, także można powiedzieć, że ta obrona zaczyna się już od napastnika i to przynosi efekty, tracimy najmniej bramek, najwięcej strzelamy, więc oby tak dalej i oby jeszcze udało się jeszcze tą Lechię przeskoczyć. Wspomniałeś o derbach Krakowa. Bo tych okazji do powrotu do Krakowa już od początku swojej przygody w Jagiellonii miałeś trochę, bo trzeba przyznać, że ten kalendarz tak się układa, że i w Pucharze Polskim, i dwa razy w lidze były wyjazdy do Krakowa. Dla ciebie te wyjazdy są jakieś szczególne? Znaczy na pewno zarówno wyjazd czy na Krakowie, czy na Wisłę jest szczególny, tylko na Wiśle to wiąże się może z pozytywnymi wspomnieniami, gdzie wiadomo, tyle lat tam byłem i tak dalej, co nie zmienia faktu, że jak przyjeżdżam z Jagiellonią, to liczy się tylko to, żebyśmy zwyciężyli i tym bardziej jestem zmotywowany, żeby pokazać, że potrafię grać i gram w dobrej drużynie, a na Krakowi no to jest dla mnie taki szczególny mecz pod względem takim emocjonalnym, że wyzwala takie dodatkowe emocje, że człowiek, no to są dla mnie takie, można powiedzieć, derby, nie? Nie można powiedzieć, tylko są. Powiedz mi, co spowodowało, czy sami jesteś, może inaczej, czy sami jesteście zaskoczeni tym, jak dobrze liczba idzie w tym sezonie, biorąc pod uwagę chociażby poprzednie rozgrywki? No na pewno liczyliśmy, że będziemy lepiej grać, że spokojnie będziemy w tej ósemce, bo w okresie przygotowawczym też ta gra wyglądała bardzo fajnie. A wiadomo, że polska liga jest wyrównana i jeżeli dobrze jest drużyna zorganizowana, tak jak my, i jest to poparte też kilkoma fajnymi transferami. Wiadomo, trener też tutaj bardzo dobrze to wszystko zespala i robi się ciekawy zespół. A czy jesteśmy tak do końca zaskoczeni? No to na pewno sami kibice chyba nie spodziewali się, że po tamtym sezonie będziemy aż tak wysoko. Ale teraz nie ma się co tym zadowalać, tylko cały czas do końca sezonu potwierdzić, że te ileś tam meczy nie było przypadkiem, tylko że będziemy walczyć o najwyższe cele. Można powiedzieć, że oprócz tego, że macie tak dużą liczbę punktów, oprócz tego, że zajmujecie drugie miejsce, to co jest fajne w tej drużynie, to to, że tych
punktów mogło być zdecydowanie więcej, bo wasza gra była tak naprawdę jeszcze lepsza niż liczba zdobytych punktów, bo pamiętamy chociażby mecze z Pogonią Szczecin, z Lechią Gdańsk, czy nawet z Zagłębią Lubin, gdzie te punkty w dość łatwy sposób wam uciekały. No tak, na pewno cieszy właśnie gra, zaangażowanie i jak to ogólnie wygląda, jaki jest odbiór takiej, można powiedzieć, całości. I na pewno też szkoda, bo ja uważam, że wszystkie te mecze, jakby przeanalizować, to nie było żadnego meczu, w którym zasłużylibyśmy na porażkę. Na pewno było tam kilka meczy takich gdzieś tam remisowych, ale we wszystkich meczach byliśmy albo minimum na remis, albo a w wielu meczach byliśmy o wiele lepsi, czy tam trochę lepsi. No ale wiadomo, jaka jest piłka, czasem i przegrać trzeba, no ale tak jak pan tutaj zauważył, to fajnie, że chyba wszyscy uważają, że gramy teraz najlepszą piłkę, bo uważam, że Lechia też dużo meczy wygrała szczęśliwie i też jedną bramką, a my mieliśmy jednak trochę więcej tych przekonujących zwycięstw. No chyba zgodzisz się, że najbardziej szkoda tego meczu, który chyba najbardziej wam nie wyszedł, czyli tego spotkania pucharowego w Szczecinie, no bo ta drabinka Pucharu Polski tak się ułożyła, że po wyeliminowaniu Pogoni droga na Narodowe mogła być naprawdę otwarta. No na pewno szkoda, ale myślę, że widzę, jesteśmy tak na tyle wysoko, że nie ma co tego rozpamiętywać. Wiadomo, że każdy chciałby zdobywać wszystkie puchary i tak dalej, ale w przekroju całego sezonu nie ma możliwości, żeby się jakiś słabszy mecz nie trafił. Czasem to jest też dyspozycja jakaś, nie wiem, dnia fizyczna i tak dalej. Nie chcę tutaj się usprawiedliwiać. No, tak się stało, jak się stało w tym meczu. Też było 2-1, mieliśmy troszeczkę tam sytuacji i gdzieś tam dążyliśmy do tego, żeby wyrównać, ale później już Pogoń skontrowała i stąd taki odbiór tego meczu, że aż taka wysoka porażka, chociaż tak z przebiegu góry myślę, że nie było aż tak tragicznie też. Łukasz, trafiłeś do Jagiellonii zimą, ostatniej zimy. Co spowodowało, że zdecydowałeś się na ofertę właśnie Jagiellonii? Może to była osoba trenera Probierza, z którym miałeś okazję już współpracować w Wiśle Kraków? No na pewno bardzo wiele czynników. Teraz już po fakcie mogę powiedzieć, że Jagiellonia gdzieś tam dużo wcześniej zabiegała, już prowadziła jakieś tam rozmowy z moim menedżerem, ale na pewno, no można powiedzieć, że jakiś tam temat się po prostu przewijał. No wiadomo, że ja jako zawodnik nie mogę prowadzić rozmów pół roku wcześniej niż przed zakończeniem kontraktu, ale tutaj na pewno trener Probierz wyprowadził mnie w Wiśle, to dostałem taką pierwszą prawdziwą szansę w Wiśle, więc na pewno wiedziałem, że będę miał szansę u niego grania, jeżeli tylko będę dobrze się spisywał na boisku. Wiedziałem też, że Jagiellonia jest bardzo poukładanym klubem, ma fajny stadion, fajnych kibiców, dużo ludzi przychodzi. Wiadomo, jest też organizacyjnie, finansowo bardzo, bardzo wszystko poukładane. Akurat w tamtym okresie w Wiśle było troszkę, można powiedzieć, już zaczynały się problemy, więc stwierdziłem, że tyle lat też byłem w jednym miejscu, chciałbym spróbować czegoś nowego i gdzieś tam po cichu liczyłem, że tutaj się zbuduje ciekawy zespół i jak widać, no wiadomo, pierwsze pół roku było ciężkie, jeśli chodzi o nasze tam wyniki, ale teraz jak widać, był to chyba bardzo dobry ruch i bardzo się cieszę, że trafiłem do Białegostoku. A jakbyś miał porównać Białystok z Krakowem, oba miasta, jeśli chodzi o samo warunki do życia? Na pewno Białystok jest takim, można powiedzieć, spokojniejszym miejscem, czystsze powietrze i generalnie chyba taki mniejsza, można powiedzieć, taka pogoń jest za tym wszystkim. W Krakowie strasznie wszyscy są zabiegani. Tutaj nawet idąc do sklepu można porozmawiać z ludźmi spokojnie. Tak. Każdy jest tak jakoś tak, wydaje mi się, bardziej pozytywnie nastawiony. I co się też rzuca w oczy, że tutaj na przykład idąc przez miasto, no to można kogoś zauważyć, czy w czapce Jagiellonii, czy w szaliku, czy w koszulce, nie ma z tym żadnego problemu, a wiadomo, w Krakowie jest podzielony i trochę tam jest agresywniej wygląda sprawa między kibicami, więc no jest to taka zauważalna różnica, że tutaj można powiedzieć, wszyscy są za Jagą, a w Krakowie gdzieś nie widać tego kibicowania ze względu na to, że kibice jednak troszkę prowadzą walkę ze sobą. Sam odczułeś na własnej skórze trochę tą rywalizację Krakowie-Wisła, bo mówmy się, piłkarz jest osobą rozpoznawalną, no i mogłeś się nie raz i nie dwa trafić na jakiegoś fana Krakowi w Krakowie. No tak, gdzieś tam zdarzały się jakieś takie pojedyncze incydenty, ale wiadomo,
że raczej tam kibice piłkarzy, wiadomo, piłkarzom nic nie grozi, bo oni tam ganiają się między sobą, ale tam można było dostać kilka nieprzyjemnych słów w moim kierunku. Kilka razy się zdarzyło gdzieś tam wieczorem, jak kogoś spotkałem, kto akurat był za Krakowią, ale myślę, że na szczęście obyło się bez jakichś takich wielkich ekscesów. Wywodzisz się z Suchej Beskidzkiej, jeśli dobrze wyczytałem, aczkolwiek chyba praktycznie całą karierę to jednak Wisła Kraków, prawda? No tak, zaczynałem w Garbarzu Zembrzyce, chwilę też byłem w Strzelcu Budów i gdzieś tam od 12 roku życia w szkółce Wisły i później gdzieś tam wszystkie te etapy po kolei, tam juniora, młodszego, starszego, do drużyny rezerw, później do pierwszej drużyny, później wypożyczenie. No i tak cała, można powiedzieć, kariera była w Wiśle, poza tymi wypożyczeniami krótkimi do raz na jeden sezon do Ruchu Chorzów i na jedną rundę do Floty Świnoujście, które na pewno też pomogły mi w jakimś stopniu tak dojrzeć piłkarsko, bo zagrałem trochę w pierwszej lidze, trochę w Ekstraklasie w Ruchu, a wiadomo, Wisła wtedy była bardzo mocną drużyną i młodemu zawodnikowi ciężko gdzieś tam było się przebić, ale fajnie, że jak wróciłem z tego Ruchu, trochę zacząłem grać w Wiśle i że myślę, że te ostatnie lata spędzone w Wiśle były całkiem fajne i że teraz tutaj w Jagiellonii też jestem, gram i mam nadzieję, że będę dalej robił postępy. W wieku 12 lat przenieść się do szkółki Wisły to musiało być na pewno duże przeżycie. No tak, znaczy ja na pewno przez tam do momentu, gdy poszedłem do liceum, dojeżdżałem cały czas i trochę pomagał ojciec, bo ja 50 km dojeżdżałem tam praktycznie codziennie na trening, albo ojciec kolegi, który też ze mną wtedy dojeżdżał. No i tam jeździli rodzice na zmianę, albo jeżeli nie mogli, to jeździliśmy busem i też czasem też wracałem wieczorem późno. Ciężko to było ze szkołą pogodzić, ale jak teraz wyszło, wydaje się, że warto było. I gdzieś tam dopiero jak miałem 16 lat, to zamieszkałem sam w Krakowie, gdzie to też taki wiek, można powiedzieć, ciężki. I różne pokusy są, ale fajnie, że udało mi się, można powiedzieć, przebić i że gram w tej Ekstraklasie. Grając w Wiśle miałeś taki czas, kiedy przypięto ci łatkę takiego wojskowego brutala. Tych żółtych kartek było naprawdę sporo. Co się zmieniło od tego czasu? Bo w Jagiellonii tych kartek jest zdecydowanie mniej. Na pewno to dwie rzeczy się na to nałożyły. Jedna, że byłem wtedy jeszcze trochę młodszy i trochę tych meczy w lidze było jeszcze za mało rozegranych, żeby była taka, można powiedzieć, pewność i często szedłem też na przykład na raz, czy gdzieś tam chciałem wyprzedzić za wszelką cenę, odebrać piłkę, a czasem trzeba troszeczkę po prostu więcej, czasem lepiej trochę pomyśleć więcej na boisku niż działać tak pod wpływem impulsu. No i też troszkę styl gry Wisły był inny, bo dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale byliśmy bardziej narażeni na kontry. No wiadomo, że jeżeli drużyny szły z kontrą, to często musiałem też przerywać gdzieś tam akcję szybciej, ja wtedy łatwiej o kartkę. No tutaj troszeczkę czasem głębiej się bronimy i to my bardziej często wyprowadzamy szybsze kontry, więc myślę, że te dwie czynniki się na to składają, dwa czynniki, że tych kartek jest mniej. To co różni twoją grę w Jagiellonii i Wiśle, to też kwestia twoich pozycji wojskowych, bo w Wiśle no i prawa obrona, i lewa obrona, lewe skrzydło, prawe skrzydło. To byłeś rzucany z pozycji na pozycję, a tutaj praktycznie przyklejony tylko i wyłącznie do prawej obrony. No tak, na pewno w Wiśle najlepiej mi szło na prawej obronie, uważam, bo była gdzieś tam stabilizacja, były gdzieś tam nawet jakieś słuchy się pojawiały, że może do kadry o jakieś powołanie tam kilka, nie wiem, z 2-3 lata temu, jak tam najlepszy okres miałem za Franciszka Smudy, gdzie miałem dużo bramek, asyst. Ale później taka nastąpiła po prostu sytuacja, że przyszedł też Boban Jowicz, była, można powiedzieć, rywalizacja. No i było mniej więcej 5 wyrównanych obrońców, a że ja byłem najbardziej uniwersalny i trenerzy stwierdzili, że tam kolejno, bo trenerzy się zmieniali wtedy dosyć często, że dam sobie radę na wszystkich pozycjach, a nie chcieli nikogo z naszej piątki sadzać na ławce, stąd byłem gdzieś tam przestawiany, czy na lewą pomoc, czy na prawą, czy ktoś miał kontuzję, to nawet na stoperze też grałem parę razy. No, po prostu to była taka, można powiedzieć, z jednej strony moja zaleta, że byłem uniwersalny, grałem na wielu pozycjach, a z drugiej troszkę mi to też zaszkodziło, bo może gdybym grał cały czas na tej samej pozycji i dalej te wyniki
bardziej śrubował, to mogłoby być inaczej, w sensie może bym dostał czy powołanie, czy może bym odszedł do jakiegoś tam zagranicznego klubu, ale też nie narzekam, że trafiłem do Jagiellonii i tutaj na szczęście wróciłem na swoją nominalną pozycję i cały czas gram na prawej obronie, bo uważam, że też się tutaj najlepiej czuję na tej pozycji. I tylko no, brakuje teraz trochę gdzieś tych ramek, asyst, ale myślę, że przyjdzie na to czas, bo cały czas jestem gdzieś blisko. No, myślę, że jeszcze po prostu troszeczkę trzeba szczęścia. Jeśli chodzi o twoje dokonania ofensywne, to jeden mecz mógł zapaść pamięć. Ten zagrany tutaj na tym stadionie, ale jeszcze w Barwach Wisły Kraków, gdzie i takie asysty krzyżakiem, rzut karny wywalczony. No to był mecz, w którym pokazałeś naprawdę też nietypowe umiejętności, jeśli chodzi o bocznego obrońcę. No tak, ale grałem wtedy właśnie na lewej pomocy, bo to już był ten jakby moment, w którym zostałem rzucany po pozycjach. No i fajnie, akurat tutaj wyszedł ten mecz. Myślę, że w ogóle w całej Wiśle wyszedł nam tutaj bardzo, bardzo fajnie. Wtedy akurat mieliśmy taki dobry okres, że fajnie graliśmy piłką i pomimo, że przegrywaliśmy, tutaj udało się nam 4-1 wygrać. I na pewno fajnie, że były takie mecze, ale teraz chciałbym takich kilka fajnych meczów zagrać tutaj dla Jagiellonii. A wierzysz jeszcze w to powołanie do reprezentacji? Bo wciąż mówmy się, masz na to jeszcze czas. No na razie patrząc na ten sezon, na pewno jesteśmy wysoko i tak dalej, ale ze swojej formy nie mogę być zadowolony do końca. Tak jak mówię, tych bramek, asyst brakuje. Na pewno stać mnie na wiele więcej. Myślę, że gdy ta forma pójdzie trochę wyżej, to wszystko jest możliwe. Na razie nie zaprzątam sobie tym głowy, bo wiem, jaka jest też konkurencja w kadrze i jak ciężko jest się tam dostać. I na razie o tym nie myślę. Myślę, że jeżeli będę grał bardzo dobrze i wrócą bramki, asysty i będę wygrywał pojedynki z tyłu, będziemy w czubie tabeli, to może ten temat się jeszcze kiedyś pojawi, ale na razie skupiam się na tym, żeby zagrać jak najlepiej w każdym kolejnym spotkaniu. Trzeba przyznać, że rywalizacja o miejsce w składzie teraz jest naprawdę duża. A jeszcze z czasem doszedł ci kolejny rywal na twoją pozycję, czyli Rafał Grzyb. Jak się z tym wszystkim czujesz, z tą rywalizacją? Uważasz, że to rzeczywiście pomaga drużynie i też wpływa na to, że jest ona tak wysoko jak obecnie? No na pewno. Zresztą patrząc na nasz skład, to chyba nie było ani jednego zawodnika, może poza Kostą, który miałby pewne miejsce, bo patrząc tak po kolei od początku, to i Piotrek Tomasik w pierwszych chyba dwóch meczach nie grał w pierwszym składzie. Ja też nie wystąpiłem gdzieś tam w trzech. Stoperzy mieli kontuzję. Był też zmieniany środek pola, bo tam na początku grał Rafał Grzyb z Tarasem, później Góral skoczył i to gdzieś tam wszystko się, tak można powiedzieć, rotuje, ale uważam, że to wychodzi na dobre, jak widać po wynikach, bo cały czas jest, nikt nie może się poczuć pewnie na swojej pozycji, znaczy pewnie w takim sensie, że zagra, nie wiem, dwa słabe mecze i dalej będzie grał, także uważam, że to jest akurat bardzo dobre i też nie zaszkodzi nikomu, jeżeli raz na jakiś czas usiądzie na ławce, bo wiadomo, jak to jest, czasem piłkarz też zdarzają mu się gorsze mecze czy gorsze momenty i nie ma co się tutaj obrażać, tylko trzeba wychodzić na treningu, pracować i robić wszystko dla dobra drużyny. Łukasz, dziękujemy ci bardzo za przyjście tutaj do nas, aczkolwiek jeszcze jedno zadanie masz przed sobą. Musisz zaprosić kibiców na sobotni mecz z Piastem Gliwice, no bo umówmy się, znowu gramy o lidera, znowu możemy wyprzedzić przynajmniej na te 2 godziny Lechia Gdańsk. Chciałbym serdecznie zaprosić kibiców Jagiellonii Białystok na spotkanie z Piastem Gliwice, które odbędzie się w sobotę o godzinie 18. Bardzo liczymy na wasz doping, walczymy o fotel lidera i liczymy, że pokonamy Piasta i przeskoczymy w tabeli Lechia Gdańsk.